Witam serdecznie na recitalu dyplomowym Tomasza Kotlarskiego. Nazywam się Maria Wieliczko i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszy recital. Tomasz Kotlarski swoją akordeonową przygodę zaczął 9 lat temu w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Suchej Beskidzkiej w klasie akordeonu magistra Daniela Mruczka na akordeonie. Po 3 latach nauki w pierwszym stopniu złożył podanie i zdał egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Wadowicach, gdzie jego nauczycielem został magister Paweł Iwo. W tym roku kończy się jego 6-letnia przygoda z akordeonem w Państwowej Szkole Muzycznej w Wadowicach. W jego imieniu bardzo dziękuję wszystkim, którzy są tutaj na sali i chcą posłuchać tego, co osiągnął uczęszczając do tej szkoły. Recital dyplomowy będzie podzielony na dwie części. Część solową oraz część kameralną z zespołem. W części solowej jako pierwszy utwór usłyszymy Zburzoną katedrę, napisaną w 1958 roku przez czeskiego kompozytora Wacława Trojana. Utwór ten jest spojrzeniem kompozytora na ruiny zniszczonej podczas II wojny światowej katedry drezdeńskiej. Trojan w swojej twórczości pokazywał żywiołowość, spontaniczność, humor, żartobliwość oraz smutek. Pierwszą i ostatnią cechę, czyli żywiołowość i smutek, usłyszymy w tym utworze. Kolejne dwa utwory pochodzą z epoki baroku, a są nimi sonata Domenico Scarlattiego w tonacji G-moll K450, napisana na klawesyn, oraz fuga Jana Sebastiana Bacha, także w tonacji G-moll, napisana na organ. Sonata G-moll, którą będziecie mogli Państwo za niedługo usłyszeć, jest jedną z około 555 sonat napisanych przez włoskiego kompozytora. Utwór ten charakteryzuje lekkość, duża ilość ozdobników, motoryczność oraz wychylenia modulacyjne. Fuga Jana Sebastiana Bacha jest całkowitym przeciwieństwem sonaty Scarlattiego. Ciężki, osadzony polifoniczny układ przeprowadzeń tematów, łączników oraz kontrapunktów czyni utwór bardzo ciężkim do wykonania na akordeonie. Jak wiemy, organiści mają do dyspozycji dwie nogi oraz dwie ręce. Akordeonista niestety może wykorzystać tylko dwie ręce do zagrania niekiedy czterech różnych głosów. Po barokowych dziełach transkrybowanych na akordeon Tomasz wykonał ostatnią, siódmą część suity hiszpańskiej Anatolia Białoszyckiego pod nazwą Salto. Ukraiński kompozytor akordeonowy podczas swojej podróży do Hiszpanii, a dokładnie do słonecznej Andaluzji, wzorując się na tamtejszych gustach muzycznych, stworzył siedmioczęściowy cykl, który nazwał suitą hiszpańską. Na sam koniec części solowej akordeonista wykona sonatę numer 2, zapisaną przez rosyjskiego kompozytora Władysław Zołotariew. Tworzył głównie muzykę do spektakli teatralnych Zołotariewa. Utwór napisany w 1971 roku. Zołotariew tworzył głównie muzykę do spektakli teatralnych. Sonata numer 2 jest odzwierciedleniem sonaty klasycznej na wzór sonaty mozartowskiej. Składa się z trzech części. Pierwsza to Allegro ingenuo, druga to Adagio tranquillo molto, a trzecia to Vivacissimo con spiro. Życzę miłego słuchania.
Stowarzyszeniem Zespołu Smyczkowego złożonego z utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Wadowie. Astor Piazzolla, argentyński kompozytor tanga virtuos Badenom, napisany przez niego utwór Oblivion, to przykład tango nuevo, stylu stworzonego przez Piazzolle, który nie jest przeznaczony do tańczenia, ale do słuchania. Rytm tanga jest wyraźny, jednak ulega zachwyceniom. Zachowana zostaje natomiast charakterystyczna melancholia, wyraźnie odczuwalna w prezentowanej wersji utworu. W drugim utworze usłyszymy tango pour Claude. Prawdziwe tango, jak wszyscy znamy, napisane przez Richarda Galliano, francuskiego akordeonista. W tym utworze razem z Tomaszem swoje solo mają także pierwsze skrzypce. Partię pierwszych skrzypiec wykona Maria Janik. W skład zespołu wchodzą następujący wykonawcy. Maria Jania skrzypce, Amelia Półchłopek skrzypce, Marta Jakubiec skrzypce, Natalia Horab skrzypce, Magdalena Małecka wiolonczela oraz Konrad Trudnicki kontrabas. Bardzo dziękuję Państwu, że mogłam poprowadzić ten recital dyplomowy. Mam nadzieję, że druga jego część zapadnie na długo w Państwa pamięci. Thank you.
Thank you.